Witam Państwa serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Sergiusz Pinkwart, dziennikarz, bloger podróżniczy, muzyk klasyczny. Witam Cię, Sergiuszu. Dzień dobry. Cześć Bogusiu, dzień dobry Państwu. Skąd pasja do podróżowania? Wiesz co, nie wiem, zawsze tak miałem. Znaczy, przez jakiś czas w dzieciństwie strasznie marzyłem o podróżach, ale to było dzieciństwo w małym miasteczku na południu Polski w latach 70., 80., gdzie w ogóle nie było mowy o podróżowaniu. I wtedy pamiętam, mój tata był kustoszem Muzeum Karola Szymanowskiego w Zakopanem i bardzo często prowadził koncerty, które się odbywały w Willi Atma, czyli właśnie w domu Karola Szymanowskiego. I po tych koncertach zazwyczaj przychodzili do nas artyści, którzy tam występowali, no, nie wiem, Kaja Tanczowska, Jerzy Markwiński, całe grono wspaniałych polskich muzyków z tamtych lat. Siadali na naszym jedynym fotelu, który był w tym 42-metrowym mieszkaniu w bloku. Brali do ręki szklankę z herbatą, wtedy piło się herbatę w szklankach, albo brali kieliszek wina i snuli opowieści. Opowiadali o tym, jak byli właśnie w Chinach i grali koncerty i zwiedzali chiński mur, albo byli właśnie w Argentynie i widzieli piękne wodospady Iguazu, albo byli w Stanach Zjednoczonych na miesięcznym tournée. No i ja miałem taką niepisaną umowę z moimi rodzicami, że dopóki siedzę cicho i się nie odzywam, to mogę uczestniczyć w takim spotkaniu. I właśnie chłonąłem te wszystkie opowieści. Jak tylko się odezwałem, natomiast okazywało się, że muszę natychmiast iść do spania i wyrzucano mnie z tego pokoju. Bo W każdym kiedyś razie. dzieci i ryby nie miały głosu. Tak, no. W każdym razie pamiętam, że marzyłem o tym, żeby też tak podróżować, i dlatego wymyśliłem sobie najtrudniejszą do tego ścieżkę, no bo pomyślałem sobie, że no, żeby podróżować, to trzeba być muzykiem, prawda? No bo nie ma innej możliwości, żeby dostać paszport i żeby mnie było stać na to, żeby gdzieś pojechać. No i dlatego poszedłem do najpierw średniej szkoły muzycznej w Warszawie już. A potem na Akademię Muzyczną. I kiedy kończyłem studia, to okazało się, że w ogóle świat działa zupełnie inaczej, bo kończyłem studia w 1997 roku, czyli już był zupełnie inny świat, zupełnie inna Polska i nie trzeba było wcale być muzykiem, żeby podróżować. Wręcz przeciwnie, muzycy już nie mieli takiego wzięcia, dlatego że znacznie tańsi byli dla tych z zachodu. Muzycy z Białorusi, Ukrainy czy z Rosji, i to właśnie ich importowano i im oferowano pracę, a muzykom polskim już nie. W latach 90. królowało disco polo, jak Boys, Akcent. Praktycznie nie znam tej muzyki. Wiesz, zdradzę ci coś. To była straszna. Taka trauma dla mnie pod koniec liceum. Z moim przyjacielem, myślę, że się nie obrazi, jak powiem, Maciek Jabłoński, dzisiejszy dziennikarz, przez lata prowadził serwisy sportowe w Telewizji Polskiej, potem w różnych innych miejscach. Teraz zdaje się, znowu wrócił do Telewizji Polskiej. W każdym razie z Maćkiem kiedyś chyba w trzeciej klasie siedzieliśmy na przerwie i zastanawialiśmy się, że w ogóle się nie znamy na muzyce, że jakbyśmy chcieli pójść, nie wiem, zupełnie niemożliwa sytuacja, że nie wiem, jakaś dziewczyna, tak zwana normalna, nie muzyk, tylko normalna dziewczyna nas zaprosi na prywatkę, my pójdziemy tam i nagle trzeba będzie się wypowiedzieć na jakiś temat muzyczny. My w ogóle nie wiemy nic o muzyce. Wprawdzie coś nam się obiło, że gdzieś tam jakaś Nirvana, Queen, King Crimson, nie wiem, jakie są zespoły, których my w ogóle nie znamy. No więc, żeby w ogóle coś o muzyce, bo znaliśmy się tylko na muzyce klasycznej, która znowu nie interesowała takich normalnych ludzi. Więc wymyśliliśmy sobie, że żeby chociaż na jednym zespole się znać i poznać, móc się wypowiedzieć jakoś inteligentnie, albo nawet zagrać coś na fortepianie tego zespołu, no to padło na zespół Queen. I rzeczywiście wyspecjalizowaliśmy się z Maćkiem w tym zespole i
Maciek później nawet zawodowo się tym w pewien sposób zajął, ale to mi się przydało wielokrotnie, dlatego że jeżeli siadam do fortepianu albo pianina, to mogę zagrać tylko przeboje jednego zespołu, ale to wystarczy zazwyczaj, dlatego że przecież nie chodzi o to, żeby dawać recitale, tylko żeby gdzieś błysnąć w towarzystwie i zagrać Bohemian Rhapsody na przykład. To potrafię. Twoja pierwsza podróż? Moja pierwsza podróż to był rok 1985 i Ile miałeś lat? miałem 12 lat i moja babcia zabrała mnie ze sobą jako osobę towarzyszącą na pielgrzymkę do Rzymu, do naszego papieża. No, wtedy się tak jeździło i pamiętam, że to było tuż po śmierci mojego dziadka i babcia właśnie chciała jakoś te lata choroby dziadka po prostu przetrawić albo w ogóle po prostu wyjechać i na moment zmienić otoczenie. Nigdy w życiu nie była za granicą, a ja też nigdy w życiu nie byłem za granicą. No, może poza dwoma czy trzema jakimiś takimi jednodniowymi wypadami na Słowację z rodzicami w latach 70., bo potem to już było niemożliwe. W każdym razie wyleciliśmy z Krakowa do Rzymu na To jeszcze tygodniową chyba pielgrzymkę. Czechosłowacja była. Wtedy tak, no ale no jeździliśmy tylko na Słowację Na z czeskie Zakopanego do piwo najwyżej mówili przez Łysą zawsze. Polanę do Popradu. To było wszystko, co mogłem wtedy, na co mogłem liczyć. No, w każdym razie pojechaliśmy z babcią do Rzymu i to było Samolotem. absolutnie samolotem. To było niesamowite IM-62. To było niesamowite przeżycie i rzeczywiście dotknięcie takiego raju w zasadzie, bo Włochy w 85 roku wydawały mi się absolutnie krajem po pierwsze super bogatym, wspaniałym, cudownym. Wprawdzie na nic mnie nie było tam stać. Jedyna rzecz, którą mi się udało zrobić wtedy, to mieszkaliśmy w pokoju z taką panią Basią, która też była jak na moje standardy wtedy, dwunastolatka, była starszą, mocno starszą panią, pewno była młodsza niż ja dzisiaj. W każdym razie rodzina ją wyposażyła na ten wyjazd w cztery kartony kupione w Peweksie papierosów Marlboro. I wcisnęli jej to i powiedzieli, że koniecznie musi to sprzedać, bo to będzie z dużym przebiciem i można będzie zarobić trochę więcej dewiz. No, kupili za bony PKO, a trzeba było dostać twardą walutę, czyli włoskie liry. No, ona nie miała pojęcia, jak to zrobić, bo przecież ani w żadnym języku nic nie mówiła, ani nie miała takiej śmiałości. A pół wtedy wycieczki ostrzyło sobie zęby na to, że pójdzie na bazar Porta Porteze w Rzymie i tam sprzedadzą te kryształy, papierosy i inne rzeczy. No więc ja się zaoferowałem, że ja pewnie też nie mówię w żadnym języku, ale spokojnie sprzedam jej te papierosy za uzgodnioną cenę. No i rzeczywiście udało mi się to sprzedać. Ona mi wtedy odpaliła parę lirów i kupiłem sobie za to swoją pierwszą puszkę Coca-Coli. Także to było przeżycie niesamowite. Pamiętam do dzisiaj. Sergiusz, a jak zobaczyłeś tyle towaru na półkach, to co sobie pomyślałeś? Gdzie w Polsce nic nie było? Znaczy, wiesz co? Powiedzmy sobie szczerze, że ponieważ to było kompletnie niedostępne, no to mniej więcej to jest takie wrażenie, jakbyśmy weszli do muzeum. Wiesz, chodzę, oglądam, patrzę, podziwiam, wącham, ale nawet nie dotykam, bo się boję. No. Więc to był tak inny świat, że to trochę jak lot w kosmos. Pamiętam, jak stałam za kawą. Podróżujecie z dziećmi. Jak wygląda taka podróż z dziećmi? I jak dzieci się czują w podróży? Postanowiliśmy jeździć z dziećmi, z Magdą, dlatego że już wcześniej jeździliśmy często, no bo podróże jakby stały się zarówno były moją pasją zawsze, jak tylko mogłem, to wyrywałem się, czy nawet szukałem takich zawodów, bo przecież pracowałem w różnych miejscach, żeby zawsze to się wiązało z podróżami. Magda też od 18 roku życia była podróżniczką, zrobiła licencję pilota wycieczek turystycznych, była rezydentką, była dziennikarką turystyczną. Więc kiedy
pojawiło się w naszym życiu dziecko, no to pierwsza myśl była taka, że o rany boskie, nasze życie się kompletnie skończy, no bo teraz to już tylko pieluchy i żadnych podróży. No ale wymyśliliśmy wtedy wspólnie, że jeżeli dziecko będzie zdrowe, no to nasze podróże nie tylko się nie skończą, ale też wymyślimy sobie taki sposób na życie, żeby podróżować razem i żeby coś z tego było. Wtedy, kiedy się Willi urodził, to był rok 2013, w Polsce obowiązywał jeszcze taki standard, że owszem, podróże są fajne, no bo wtedy Polacy się zachłysnęli, zwłaszcza wyjazdami na all inclusive, i te ceny szły w dół, można było za 1000 zł polecieć na 2 tygodnie do Egiptu, do jakiegoś resortu w Hurgadzie i tam spędzić miło czas nad basenem z drinkiem z palemką. Ale wtedy był taki sznyt, że do babci się oddawało dziecko, a rodzice sobie jechali właśnie na all inclusive. No więc myśmy wymyślili, że ponieważ podczas naszych podróży zagranicznych bardzo często widzieliśmy rodziny całe podróżujące, zwłaszcza, nie wiem, Francuzi, Niemcy, Włosi, no nie wyobrażali sobie, żeby jechać samemu, tylko zawsze ciągnęli ze sobą te dzieciaki, więc nam się to strasznie spodobało, więc ponieważ Willi się urodził zdrowy, więc od samego początku, już odkąd miał 30 dni, ruszyliśmy na swoją pierwszą podróż i okazało się, że to rzeczywiście jest zupełnie inna podróż, ale bardzo fajna i bardzo dużo daje zarówno dziecku, jak i nam. Ten czas spędzony w podróży liczy się podwójnie albo nawet i poczwórnie, dlatego że dziecko się bardzo rozwija podczas podróży. My też w inny sposób musimy podróżować, w innym tempie, no bo nie da się już przemierzać Europy z prędkością 600 km dziennie zwiedzając. Tylko jednak trzeba dostosować swój rytm podróżowania do rytmu podróży dziecka, co wymusza na nas to, że widzimy trochę więcej, dlatego że musimy się zatrzymywać w takich czasami niezbyt oczywistych miejscach, które odkrywają przed nami jakieś kolejne rzeczy. Poza tym zobaczyliśmy, że Europa się dzieli na takie dwie części, północ i południe. No to jest jasne. Natomiast jak się podróżuje z dziećmi, to tak, na północy, czyli powiedzmy od Polski powyżej, to jest świetna infrastruktura. Czyli w każdym miejscu możemy spotkać przewijaki, specjalne miejsca wydzielone dla matek do karmienia, nie wiem, specjalne place zabaw dla dzieci świetnie wyposażone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na południe od Polski nie ma kompletnie takiej infrastruktury. Natomiast ludzie są bardzo ciepli i fantastycznie reagują na dzieci. We Włoszech, w Grecji, w Turcji, w Gruzji, w Armenii. To są takie miejsca, gdzie w ogóle nie warto jechać bez dziecka, dlatego że jak się jedzie z dzieckiem, to natychmiast ma się jakby plus 5 punktów i każdy pomoże. Nie ma tych przewijaków, nie ma specjalnych miejsc, ale znowu dzieci siedzą z dorosłymi do nocy na kolacji. W Gruzji mieliśmy taką też sytuację bardzo fajną, że jak pojechaliśmy tam za pierwszym razem, że jak tylko weszliśmy do restauracji, to przychodził kelner, przynosił nam menu, zabierał dziecko i wychodził. Na początku się zdenerwowałem, no bo jak to? Ktoś mi zabrał 8-miesięczne dziecko i wyszedł, nie? Na zaplecze. No ale postanowiliśmy nie robić sceny, tylko zamówiliśmy tam jedzenie. No potem zjedliśmy sobie spokojnie kolację, wypiliśmy wino. Ja co jakiś czas no, wstawałem i tak zaglądałem do kuchni, ale widziałem, że dziecko cały czas przechodzi z rąk do rąk. Tam ktoś, kto akurat nie pali papierosa albo nie wałkuje ciasta na chinkali, to wtedy się zajmował moim dzieckiem, które było zachwycone tym wszystkim. I po 1,5 godziny dostaliśmy rachunek plus dziecko w pakiecie i tyle, i koniec. Myśleliśmy, że to taka świetna restauracja, ale następnego dnia poszliśmy do innej restauracji, jakby ten schemat się powtórzył. Jak kilka dni później już ktoś nam po prostu przyniósł menu, a nie zabrał dziecka, to miałem ochotę zapytać się, przepraszam, ale dlaczego mi dziecka nie bierzecie, bo my chcemy spokoju zjeść kolację.
Także Gruzja wtedy, 10 lat temu, była cudowna. Jak wróciliśmy tam, wracaliśmy parę razy. Niestety bardzo wiele rzeczy się zmieniło też na gorsze, ale nie tylko w Gruzji, ale w ogóle na świecie. Zmienia się na gorsze, jest coraz trudniej, jest mniej. Gruzja się zmieniła, myślę, bardzo. Zresztą to nie tylko moje wrażenie. Dlaczego? Wiesz co, ludzie są bardziej jakby zmęczeni, nerwowi, nie są tak otwarci jak kiedyś. Zresztą myśmy się chyba też rozbestwili trochę tą Gruzją, dlatego że Gruzja 10 lat temu to była Gruzja, która się otwierała dopiero na turystykę i Polacy byli jednymi Biednym z. krajem, a teraz się więcej zrobiła bogatszym krajem. Normalnie jemy, Gruzja też pewno normalnieje, więc cieszę się, że byłem tam jeszcze, żeby doświadczyć tego takiego ciepła wspaniałego i podejścia bardzo, bardzo serdecznego do Polaków. Teraz jest po prostu normalnie, na bardziej komercyjnych zasadach. A co robicie, jak w czasie podróży wasze dziecko, bo macie dwoje dzieci, syna i córkę, i jak któreś z dzieci zachoruje? Oczywiście jesteśmy ubezpieczeni, więc to nie jest problem. Poza tym zawsze ze sobą wozimy lekarstwa. Te wyjazdy też nie są ekstremalne, bo powiedzmy sobie szczerze, nie jesteśmy taką parą podróżników, która jedzie, pakuje plecaki i jedzie na miesiąc do Laosu na przykład. No, nasz taki najdalszy wyjazd to był Zanzibar. Ale rzadko też jeździmy na dłużej niż na 10 dni. Z powodu szkoły. No, nasze dzieci mieszkamy w Liverpoolu, w Anglii. Tutaj jest taki system szkolny, który chyba ostatni raz reformę miał pewno w połowie XIX wieku. Szkoła się dzieli na trzy trymestry. Rok szkolny się dzieli na trzy trymestry, które są jeszcze rozdzielane tak zwanymi half-termami, czyli połówki trymestrów. Chodziło o to generalnie, zasada była wprowadzona po to, żeby dziecko, jak wysyłamy do boarding school, w XIX wieku większość szkół miało swoje internaty, więc wysyłało się dziecko do boarding school, do szkoły z internatem. Po 5-6 tygodniach trzeba było je sprowadzić do domu, żeby je, nie wiem, wykąpać, umyć, wyprać rzeczy, zaopatrzyć na kolejną część roku i wysłać znowu do szkoły. Więc te takie 9 dni, no bo to jest tydzień plus 2 weekendy, to jest norma, taka co 5-6 tygodni jest wolne w Anglii, co znowu jest też przydatne, jeżeli chodzi o podróże, dlatego że możemy podróżować znacznie częściej niż jakbyśmy mieszkali w Polsce. A z drugiej strony oczywiście minusem jest to, że nie mamy takiego wspaniałego czasu wakacji jak jest w Polsce, czyli nie ma 2,5 miesiąca wakacji. Tylko jest 6 tygodni wakacji. Ale z trzeciej strony, znowu nasze życie tak się potoczyło, że my w wakacji pracujemy. Wakacje to jest dla nas czas, kiedy musimy pracować, żeby móc się utrzymać przez kolejny rok. Więc to I znowu gdzie nie jest. pracujecie? Wiesz co? Po wielu, wielu latach pracy, najpierw w korporacjach, potem na własny rachunek. Doszliśmy do wniosku, że nie wpadliśmy na pomysł najbardziej oczywisty z oczywistych, czyli żeby ze swojej pasji zrobić zawód. I założyliśmy 6 lat temu własne takie małe rodzinne biuro podróży. Wcześniej oczywiście też pracowaliśmy przez wiele lat wokół turystyki, jako dziennikarze turystyczni. Pisaliśmy przewodniki. Pisaliśmy książki turystyczne, pracowaliśmy też jako piloci dla innych biur podróży. I w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że mamy już wiedzy tyle, że możemy założyć własne biuro podróży i pracować trochę mniej i trochę inaczej. Zaczęliśmy oferować takie wyjazdy w małych grupach albo rodzinnych, albo grupy przyjaciół na takich kierunkach, gdzie jakby nie ma konkurencji dużych biur podróży zazwyczaj. Na przykład, nie wiem, Wyspy Owcze albo Grenlandia, Islandia.
która oczywiście jest bardzo modna i Ty mnóstwo Polaków. jesteś przewodnikiem po Islandii, tak? Ja jestem przewodnikiem po Islandii, po Wyspach Owczych. Ostatnio od roku wprowadziliśmy Grenlandię, ale również też robię różne inne kierunki. Też oczywiście tutaj jesteśmy na miejscu, w związku z czym zaczęliśmy od tego, że mamy, oprowadzamy po Liverpoolu, po Szkocji, która jest pobliska, ale oczywiście do Szkocji jeździ mnóstwo ludzi. Natomiast zauważyliśmy, że można połączyć tą naszą pasję do Wysp Północnego Atlantyku i kultury nordyckiej z tymi brytyjskimi klimatami. I na przykład oferujemy wyjazdy na Orkady i Shetlandy. Nie ma zbyt wielu biur podróży, które by się w tym specjalizowały. W związku z czym nie musimy jakby walczyć z konkurencją, tylko możemy się przyjaźnić. Tak samo na Islandii się bardzo przyjaźnimy z innymi biurami podróży, które działają w ten sam sposób, co my. Czasami sobie pomagamy na drodze. No, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby to nie była taka konkurencja, że rzucamy się sobie do gardeł i wyrywamy sobie klientów, tylko raczej jak coś się dzieje, to inni szefowie tych małych biur podróży potrafią zadzwonić do mnie w środku nocy i powiedzieć: słuchaj, mam problem, bo tutaj zepsuł się samochód, czy możesz pomóc? Oczywiście, jasne, pomożemy, tutaj załatwimy, wspieramy się ze sobą, wspieramy się i pomagamy sobie. A jak wasze dzieci reagują na kolejne podróże? Nasze dzieci w podróży wchodzą w taki drive mode i podróż jest czymś naturalnym dla nich. Widzimy, w jaki sposób też się zmieniają, nabierają pewności siebie. Nasze dzieci są anglojęzyczne, więc to jest bardzo, bardzo duży przywilej i odpada mnóstwo problemów. Zresztą my staramy się je wprowadzać w taki tryb podróżny, to znaczy od wczesnej młodości. Staramy się, żeby to one, nie wiem, zamawiały coś choćby dla siebie, żeby potrafiły poprosić o coś kogoś z obsługi albo kelnera, albo poszły do restauracji. Zresztą to zawsze świetnie działa, kiedy idzie taka pięciolatka, blondyneczka i mówi, czy może poprosić soczek pomarańczowy albo frytki. No to od razu budzi też sympatię, a Tak, to jednocześnie dzieci prawda. wiedzą, Lara. Lara, a dzieci wiedzą, że to nie jest tak, że one wydają rozkazy, tylko muszą pójść, poprosić, coś z siebie dać. To też jest zawsze okazja do tego, żeby porozmawiać, żeby zobaczyć trochę innej kultury, żeby podejrzeć, jak wygląda życie innych ludzi. Byliście też na Wyspach Owczych. Możesz powiedzieć, jak tam jest i skąd się wzięła ta nazwa Wyspy Owcze? Wyspy Owcze są bardzo ciekawym miejscem na mapie świata, Europy i świata. Jakbyśmy popatrzyli na północny Atlantyk, wyobraźmy sobie, z jednej strony mamy Islandię, z drugiej strony mamy Norwegię, na dole mamy północne wybrzeża Szkocji. No to w tym trójkącie, jakbyśmy zrobili taki trójkąt pomiędzy Islandią, czy tu, w drugą stronę powinien powiedzieć, prawda? Z Islandii, Szkocja, Norwegia, to tutaj mamy w samym środku mamy Wyspy Owcze, które należą do Danii, natomiast historycznie są związane z Norwegią, a w tej chwili są takim terenem, który wprawdzie oficjalnie należy do Danii, natomiast nie należy do Unii Europejskiej, więc są w pewien sposób niezależni. Mają przepiękne krajobrazy, najwspanialsze, najwyższe klify w Europie, ponad 800 metrów. Mają niepowtarzalną przyrodę, mają niesamowitych ludzi, którzy tam mieszkają. Ja tam trafiłem kompletnie przypadkowo, jeszcze jak pracowałem dla jednego z biur podróży na Islandii. Trzeba było po sezonie nasz samochód służbowy, żeby mógł jeszcze kolejny rok przepracować na Islandii, trzeba było go wywieźć z Islandii i wrócić z nim z powrotem. Więc w któryś grudniowy poranek wsiadłem na prom w Seyðisfjörður na Islandii.
i przepłynąłem na Wyspy Owcze, czyli najbliższe miejsce, gdzie mogłem przepłynąć promem. I musiałem poczekać tydzień, żeby następnym promem wrócić na Islandię. I ten tydzień, który spędziłem na Wyspach Owczych, bardzo mocno zapamiętałem. Właśnie po pierwsze, to był grudzień, w związku z czym nie było żadnych turystów. Byłem jedyną osobą chyba na Wyspach Owczych. Lokalsów też specjalnie nie było widać, bo wprawdzie pogoda była nad wyraz dobra, w okolicach 0 stopni, niewiele śniegu i w sumie ładna pogoda. To te krajobrazy, które były niesamowite. Owce, które latem czasami nawet trudno je zobaczyć, dlatego że one uciekają od turystów. Zimą łaziły po drogach i były bardzo zdziwione, że spotykają kogoś, kto jedzie z samochodem albo włóczy się po ich terenie. I wtedy pomyślałem sobie, że strasznie chcę tutaj pokazać Wyspy Owcze ludziom, których lubię, naszym turystom. Jeszcze wtedy nie mieliśmy własnego biura podróży, w związku z czym zaproponowałem taki cały plan wyjazdu na Wyspy Owcze mojemu ówczesnemu pracodawcy. Na szczęście on się z tym bardzo długo ślimaczył, zanim się zdecydował. Do tego czasu zdążyliśmy założyć własne biuro podróży i to był jeden z naszych pierwszych kierunków. A też decydującą sprawą było to, że poznałem na Wyspach Owczych Polkę, Sabinę Poulsen, czym poznałem w bardzo, bardzo zabawny sposób. Przedostatni dzień prawie mojego pobytu pojechałem na taką dłuższą wycieczkę przez 6 wysp i ponieważ to była niedziela, w związku z czym przed 9, jak stanąłem na stacji benzynowej, to stacja była jeszcze nieczynna, więc tak zastanawiałem się, czy jechać dalej, czy poczekać, aż otworzą tą stację. I jak tak stałem tam, to kątem oka zauważyłem samochód, który jechał drogą, ale jak zobaczył mnie, to takim szybkim łukiem zawrócił i podjechał pod mój samochód, który był na polskiej rejestracji. Wysiadł taki bardzo wysoki, przystojny facet, który bardzo przypominał mi Macieja Szczęsnego, ówczesnego bramkarza Legii. I tak wyszedł facet w dresie, popatrzył na mnie, ani nie powiedział dzień dobry, ani co słychać, ani cokolwiek, tylko tak popatrzył na mnie, kiwnął na mnie głową i powiedział: a dlaczego nie mieszkasz u Sabiny? I tak poznałem Tomka, czyli partnera Sabiny. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Oczywiście się umówiliśmy na kawę, poznałem ich. Potem z Sabiną napisałem książkę o Wyspach Owczych i dostaliśmy za to Nagrodę Magellana. Sabina, jesteś dziennikarką i blogerką. Sabina jest nauczycielką przede wszystkim. Mieszka już 16 lat na Wyspach Owczych. Jest jedną z niewielu osób, które rzeczywiście jest takim łącznikiem pomiędzy Polonią Farerską Tak, wiem, o a jakiej Sabinie mówisz. no, Sabinę wszyscy znają, prowadzi na, jeżeli ktokolwiek się interesował Też wyspami o Polonii, bloga o Wyspach to Owczych. ma na Facebooku stronę Sabina na Wyspach Owczych. Jest bardzo, na Instagramie też działa. Jest taką rzeczywiście dziewczyną z Wielkopolski zresztą, bardzo To tak dzielną, jak ja. bardzo, bardzo rzutką i rzeczywiście bardzo wielu Polakom po prostu pomaga na Wyspach Owczych. Cieszę się, że na nią trafiłem, bo to spowodowało bardzo dużo zmian zarówno w naszym życiu, pchnęło nas do założenia firmy, jak i w życiu Sabiny, bo ona zrobiła wtedy kurs przewodnicki, jest jedyną polską przewodniczką po Wyspach Owczych. Wasz syn został ochrzczony w Jerozolimie. Możesz powiedzieć, jak wyglądał tam chrzest? To też jest historia niezła, dlatego że jak się nasz syn urodził, to ja miałem takie wątpliwości, czy powinniśmy go ochrzcić, czy może wzorem wielu moich znajomych po prostu zostawić tą decyzję do podjęcia już bardziej dorosłemu człowiekowi. Natomiast Magda
Magda jest bardzo wierząca, zresztą od wielu lat jest dziennikarką też w prawicy katolickiej, więc dla niej nie było żadnych wątpliwości. Ale tak zastawiłem na nią pułapkę i powiedziała mi: kochanie, to jest nasz jedyny syn, na którego czekałaś przez tyle lat. On musi być ochrzczony w jakimś niezwykłym miejscu. Przecież to nie może być tak, że pójdziemy do kościoła parafialnego tutaj w Liverpoolu, czy w Polsce, czy gdziekolwiek. Wszystko jedno. I nagle po prostu pójdziemy. No, chrzest jak zwykle. To musi być wyjątkowe wydarzenie. No, jakie jest najbardziej wyjątkowe miejsce dla chrześcijaństwa? No, to jest świątynia Grobu Bożego w Jerozolimie. To jest najświętsze miejsce chrześcijaństwa. Dobrze by było, żebyśmy tam naszego syna ochrzcili. To będzie takie wyjątkowe dla wszystkich wydarzenie. A Magda powiedziała: świetny pomysł, to już piszę maila do Franciszkanów tam. Napisała i 15 minut później dostaliśmy odpowiedź, że zapraszają oczywiście, termin do uzgodnienia. Nie ma żadnego problemu. Więc zostawiłem pułapkę, ale okazało się, że 15 minut Magda z tego wyszła. No i już jak mieliśmy zaklepany termin, no to pojechaliśmy, zrobiliśmy całą taką wyprawę rodzinną. Moja rodzina, Magdy rodzina, zapakowaliśmy się wszyscy do jednego busa, wypożyczyliśmy auto w Ejlacie nad Morzem Czerwonym i zrobiliśmy sobie taką wyprawę. Najpierw nad Morze Martwe, na wzgórza Golan. To tam, gdzie Mojżesz przeszedł przez Morze Czerwone. Więc zrobiliśmy sobie taką naprawdę dziesięciodniową wyprawę po Izraelu, też odwiedzając jeszcze wielu znajomych, bo tata Magdy też przez wiele lat był przewodnikiem po Izraelu, był ponad 40 razy w Ziemi Świętej jako przewodnik turystyczny. Więc też tam ma masę przyjaciół, znajomych. Więc tak, gdziekolwiek się nie pojawiliśmy, to byliśmy jak u siebie w domu. No i właśnie w Jerozolimie Franciszkanin, który na co dzień strzeże świątyni Grobu Bożego, udzielił chrztu naszemu synowi. To było niezwykłe wydarzenie. Wspaniała sprawa. A nie odpowiedziałeś mi jeszcze, skąd się wzięła nazwa Wyspy Owcze? Ach, Wyspy Owcze. Wyspy Owcze to jest dość oczywista sprawa, dlatego że owce rzeczywiście są jakby główną, czy były oprócz ryb, głównym bogactwem tych wysp. Natomiast po raz pierwszy się pojawiła ta nazwa w XII-wiecznym dokumencie, który biskup tamtejszy nadał coś w rodzaju konstytucji temu obszarowi, który wtedy należał do Norwegii. I ten dokument nazywa się Listem Owczym. Dlaczego? Dlatego, że większość treści tego dokumentu to są rozmaite kwestie prawne związane z tym, że na przykład, nie wiem, owce jednego wikinga weszły w szkodę, zjadły na przykład rabarbar z pola drugiego wikinga. No i co w tym momencie należy zrobić? Ten dokument, list owczy, stał się czymś w rodzaju konstytucji, no i stąd powstała nazwa Wyspy Owcze, Foroje. Foroja, to są wyspy owcze. A teraz zbliża się Wielkanoc. Byłeś kiedyś na Wyspach Wielkanocnych? Nie, tak daleko nigdy nie byłem. Byłem blisko, bo opływałem kiedyś Horn i płynąłem z Chile do Argentyny wokół Hornu. Natomiast na Wyspach Wielkanocnych jeszcze mnie nie było. Daleko do Bożego Narodzenia, ale na Wyspach też Bożonarodzeniowych byłeś? Też mnie nie było. Nie. Powiem ci szczerze, że w sumie najpewniej się czuję w Europie. Dlaczego? Podróżowałem trochę po Afryce, trochę po Azji, ale kulturowo najbliżej mi jest jednak do Europy. Najlepiej tu się czuję, tutaj rozumiem kulturę. Myślę też, że nie jestem też takim typem podróżnika, który musi zaliczyć wszystkie 198 krajów, które są w ONZ-cie.
tylko lubię też wracać tam, gdzie byłem, a są takie miejsca, mam coś takiego z Grecją, że wydaje mi się, że nie wystarczy życia, żeby zobaczyć wszystkie takie miejsca, które chciałbym zobaczyć w Grecji. Włochy są też takim krajem, do którego można wracać w nieskończoność i za każdym razem odkrywać je na nowo. Francję kocham, szczerze, to była moja pierwsza miłość, też taka podróżnicza zaraz po Włoszech. Kulturę śródziemnomorską generalnie lubię, cenię i myślę, że jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, jeżeli chodzi o moje życie, i tak ciągnie mnie trochę w tą stronę Morza Śródziemnego. A wszedłeś też na Kilimandżaro. Możesz powiedzieć, jak przygotować się do takiej wspinaczki? Mogę powiedzieć, jak ja się przygotowywałem. Ja się przygotowywałem przez 1,5 roku. To jest oczywiście trochę za dużo, ale wydaje mi się, że to było warto. Razem z moim przyjacielem Maćkiem, z którym pracowałem wtedy w tygodniku Gala, marzyliśmy o tym, żeby wejść na Kilimandżaro. Kupiliśmy sobie bilety za rok, nawet za rok i trochę więcej. I zaczęliśmy się uczyć Swahili. Czytaliśmy wszystko, co można było przeczytać o Kilimandżaro. Przeczytaliśmy wszystkie książki, wszystkie relacje podróżnicze. Chodziliśmy na siłownię, żeby przygotować się fizycznie do tego. Także jak już tam weszliśmy na szlak Kilimandżaro, to już to było coś, co wielokrotnie w snach i w naszych opowieściach, w codziennych dyskusjach przechodziliśmy, ale było to cudowne, bo rzeczywiście spełnialiśmy swoje marzenie, do którego się przygotowywaliśmy. A ja mam też taką filozofię, że podróż to nie jest przemieszczanie się z punktu A do punktu B, tylko podróż zaczyna się w momencie, kiedy rozkładamy mapę przed sobą i zaczynamy marzyć o tych miejscach, które widzimy w postaci kolorowych plam i kresek na kartce papieru. I zaczynamy sobie wyobrażać, jak to będzie. Zaczynamy planować, że może tutaj pojedziemy, którego dnia, gdzie złapiemy autobus, gdzie podjedziemy, gdzie będziemy nocować. To jest ten już moment, kiedy wchodzimy właśnie w drive mode i zaczynamy naszą podróż. A to, jak później wsiadamy w samolot, lecimy, to już jest po prostu kolejny etap tej podróży, a nie początek. A tragarze z wami się wspinali? Oczywiście to nie da się tego ominąć, dlatego że to jest jeden z głównych, turystyka jest jednym z głównych źródeł dochodu Tanzanii. I żeby wejść na Kilimandżaro, to trzeba nie tylko tragarzy wynająć, ale też i trzeba wynająć przewodnika, a nawet kucharza. Więc wszyscy muszą, za każdym razem robi się taka ekspedycja w starym stylu, niemalże jak profesora Livingstone'a albo Henry'ego Stanley'a, czyli musi mieć tragarze ze sobą, kucharze wszystko noszą na głowach. No jest to bardzo malownicze, kosztowne, to prawda. Natomiast Ile wyszła taka wiesz co, nas to wyprawa? kosztowało, nas Kilimandżaro kosztowało $1500 wejście na szczyt. Wchodziliśmy przez 6 dni z jednym dniem aklimatyzacji. Zimą czy latem się wspinaliście? To zależy, znaczy wiesz, Kilimandżaro jest na równiku, więc tam trochę to inaczej, prawie dokładnie na równiku. Tam są trochę inne pory roku, ale weszliśmy tam dokładnie 28 stycznia o godzinie 4 rano, 2 godziny za wcześnie. Jeszcze wtedy była kompletna ciemność, bez sensu. A nie można czekać po prostu na wschód słońca na szczycie Kilimandżaro, bo jest minus 25 stopni i porywisty wiatr. Więc zdjęcia mam z tamtego wejścia kompletnie beznadziejne i nie do użytku. Chciałbyś zdobyć koronę świata? Nie. Nie. Wiesz co, ten moment, znaczy nigdy nie byłem typem wspinacza. Mimo, że jestem z Zakopanego, to nie wspinałem się w takim stylu alpejsko-taternickim. Nie chodziłem, wiesz, z linami, hakami. To ani nie jestem fizycznie do tego dobrze przystosowany, a przez lata grałem na skrzypcach jeszcze, więc nie mogłem forsować rąk.
I to mnie wykluczyło, a wtedy, kiedy już przestałem zawodowo grać na skrzypcach, to już byłem za stary na to, żeby zaczynać. Jesteś też pisarzem. Jaką wydałeś pierwszą książkę? Pierwszą książkę wydałem, znalazły się moje trzy opowiadania w takiej antologii, która się nazywała Pajki Tatrzańskie i została wydana w 1987 roku, czyli miałem 13 lat. Także to jest pierwszy moment, kiedy rzeczywiście zobaczyłem swoje nazwisko w książce. Ale pierwsza powieść, taka prawdziwa, to był Cień Kilimandżaro, właśnie po mojej wyprawie na Kilimandżaro. Spotkaliśmy, już po zejściu z Kilimandżaro, pojechaliśmy z Maćkiem na Zanzibar i tam spotkaliśmy dwie pielęgniarki norweskie, które były ze swoimi partnerami, jakby odpoczywały po półrocznym pobycie w szpitalu dziecięcym Faruszy, gdzie pracowały i gdzie spotkała je bardzo taka poruszająca historia, bo wyjechały trzy przyjaciółki, wróciły dwie. Jedna z nich zmarła na malarię w tym szpitalu i ta historia, którą one nam opowiedziały o tym pobycie, o pracy w szpitalu Faruszy, pracy w dziecięcym szpitalu Faruszy i tym, jak wygląda podejście afrykańskie do chorób i europejskie. To było tak poruszające, że po powrocie z Tanzanii chwilę jakby to jeszcze we mnie żyło, a potem napisałem tą książkę. Możesz powiedzieć, jak wygląda podejście afrykańskie do chorych? Te dziewczyny z Norwegii, jak w szpitalu dziecięcym w Aruszy zaczęły pracować, to najpierw zrobiły wielki raban, dlatego że okazało się, że nie ma żadnych lekarstw. Praktycznie trzeba wszystkich leczyć, nie wiem, aspiryną. I w związku z czym te dzieci masowo tam umierały, jakby na choroby, które w Europie spokojnie można byłoby wyleczyć za pomocą lekarstw. Więc one najpierw zaczynały robić zbiórkę tam w Norwegii, uruchamiały swoich przyjaciół, znajomych, ale okazało się, że to jest w ogóle worek bez dna. Więc po jakimś czasie musiały zrezygnować. Zresztą zauważyły, że nikt od nich nie oczekuje tego w Afryce, żeby one rzeczywiście leczyły te dzieci. Rodzice afrykańscy często z ogromnym poświęceniem przynosili te dzieci na własnych plecach, idąc czasami na piechotę przez 3 dni i przynosili do szpitala i oczywiście Straszne. wszyscy liczyli na to, że te dzieci wyzdrowieją, ale jak te dzieci umierały, to nikt nie robił z tego powodu problemu. No cóż, można było zrobić, no. Natomiast jak udało się jakie dziecko rzeczywiście wyprowadzić z tej choroby, no to było święto, wszyscy tańczyli, śpiewali, klaskali, płakali ze szczęścia, byli niesamowicie wdzięczni. Więc to podejście po jakimś czasie one zrozumiały, że ich rolą tak naprawdę jest wsparcie duchowe zarówno tych dzieci, jak i ich rodzin. I tego od nich się oczekuje i za to są ludzie bardzo wdzięczni. A to, czy dziecko uda się uzdrowić czy nie, no to jakby nikt nie oczekuje od lekarza tam, że uzdrowi, że będzie cudotwórcą, że uzdrowi to dziecko. Nie. Uzdrowić może Bóg, a lekarz jest tylko swego rodzaju pośrednikiem. Więc jeżeli się o tym wie, no to trochę inaczej się do tego wszystkiego podchodzi. A napisałeś wraz z żoną książkę pod tytułem Za co kochamy Krzysztofa Krawczyka. O czym jest ta książka? Możesz powiedzieć? To były wspomnienia ludzi, którzy z tym niezwykłym muzykiem, no bo on przecież nie był tylko piosenkarzem, tylko był niezwykłą postacią, swoistym zjawiskiem kultury masowej Tak, to prawda. przez kilka dekad w Polsce, niezwykle utalentowanym człowiekiem, którzy z nim pracowali, którzy z nim się spotykali, którzy znali go też nie tylko jako gwiazdę, ale też jako człowieka.
Także to było też niezwykłe wrażenie, żeby spotkać tych ludzi i porozmawiać. To było bezpośrednio po śmierci, nagłej i niespodziewanej Krzysztofa Krawczyka. Rzeczywiście znacznie przedwczesnej. To było też ogromna przyjemność, żeby móc zagłębić się w ten świat, który trochę był nam znajomy, no bo jednak pracowaliśmy z Magdą przez lata w różnych kolorowych gazetach, ale jednocześnie można było na to popatrzeć trochę z innej strony. A w sumie ile wydałeś książek? 27 albo 28. A przeprowadziłeś wywiad z Woody Allenem i Hillary Clinton. Możesz powiedzieć, co czułeś, jacy oni są? Woody Allen to chyba rozmówca marzenie. Jedyny raz w życiu, jak pracowałem, wtedy pracowałem w Viwie, w dwutygodniku Viva, jedyny raz jak. Bo sama wiesz o tym, że wywiady trzeba edytować. Zwłaszcza jeżeli się Tak. robi wywiady prasowe, no to bardzo często rozmowa, która trwa, nie wiem, kilka godzin, trzeba to wszystko, ten materiał później zebrać. Część zawsze się na początku rozgrzewa rozmówca, w związku z czym trzeba zadawać pytania prostsze, ogólne, czasami takie, które w ogóle się potem wytnie, nie ma ich w wywiadzie, bo są taką tylko, chodzi o to, żeby złapać wspólny język, żeby nabrać do siebie zaufania. Potem się zadaje pytania trudne, a te najtrudniejsze się zostawia na końcu, no bo nie wiadomo, czy jak się zada jakieś pytanie, które się nie spodoba, to czy rozmówca nie stanie, nie wyjdzie. I co wtedy, jeżeli zadamy na początku takie pytanie, no to wysłali nas przez pół świata po to, żeby rozmówca po jednym pytaniu wyszedł i co? I czytelnik dowie tylko się, że robiliśmy wywiad, ale nie udało się, nie dowieźliśmy. No więc wywiad z Woodym Allenem tak naprawdę poprowadził on. Znaczy ja mu zadałem pierwsze pytanie, ale później kompletnie te pytania, które miałem przygotowane, to poszły w odstawkę, dlatego że jedno, to nie było pytanie, to nie był wywiad, tylko to była rozmowa dwóch ludzi o rozmaitych kwestiach, które krążyły wokół oczywiście sztuki, natomiast jedno pytanie prowokowało drugie, wychodziło z niego trzecie, to nie była lista pytań do zadań. I jak później spisałem ten wywiad, spisałem go po prostu jak leci, od początku do końca. Postawiłem kropkę, wysłałem mojemu redaktorowi naczelnemu Jackowi Rakowickiemu. Nie zmieniłem ani jednego słowa w tym wywiadzie. Po prostu tak jak to szło, nagranie z taśmy, jakby mi komputer spisał. Od początku do końca poszło, ze wszystkimi pytaniami wysłałem. Jacek to przeczytał, mimo że to jest świetny redaktor, to też uznał, że wszystko jest ok, nacisnął Enter i poszło do druku. To był najbardziej niezwykły wywiad. A jak z Hillary Clinton? Hillary Clinton była wtedy w takim dziwnym momencie, bo ona przymierzała się do zrobienia kampanii prezydenckiej i zależało jej na głosie Polonii, wydała książkę. To zawsze wszyscy kandydaci na prezydenta Stanów Zjednoczonych zwykle tak robią, że najpierw wydają książkę i zaczynają swoją kampanię wyborczą, która niby jest kampanią książki na początku, no bo nie można jeszcze prowadzić kampanii wyborczej, ale potem to, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. I ona rzeczywiście bardzo miło ze mną rozmawiała. Byłem jedną chyba z dwóch osób, które wtedy z Polski robiły z nią wywiad. No ale była politykiem. No, wywiady z politykami jednak tym się charakteryzują, że oni nie mówią wszystkiego, co myślą, no bo inaczej by nie byli politykami, gdyby mówili wszystko, co Tak, myślą. miałam też wywiady z posłami, to wiem, jak oni mówią. Ale inna sprawa, że rozmowy z politykami zachodnimi to jest na pewno o wiele większa przyjemność niż wywiady z polskimi politykami.
Czym Po się pierwsze, różnią wywiady z polskimi politykami, a czym ze w ogóle z polskimi zachodnimi? gwiazdami i z gwiazdami zachodnimi różnią się tym wywiady, że na Zachodzie zarówno zwłaszcza politycy, ale również gwiazdy popkultury nie znają pojęcia autoryzacji. W związku z czym, jak rozmawiają z dziennikarzem, to mają pełną świadomość tego, że wszystko, co powiedzą, zostanie wydrukowane. Więc pod tym względem są o wiele lepiej przygotowani. Polskie gwiazdy często traktują wywiady jako z dziennikarzami, rozmowy z dziennikarzami, jako swego rodzaju psychoterapię. Opowiadają rozmaite rzeczy, zaprzyjaźniają się z tymi dziennikarzami, albo się obrażają, albo bardzo się dziwią, że oni im w zaufaniu mówią takie rzeczy, a dziennikarz to potem chce wydrukować. No to w ogóle nie ma mowy o tym. Musi być autoryzacja. Wyrzucamy 3/4 wywiadu. To się często zdarza w Polsce. Na Zachodzie nigdy. A ty jak ze mną traktujesz wywiad? Też jako terapię? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. To już chyba ty musisz ocenić. Jeżeli No zażądam ty masz większe doświadczenie niż ja po na tym z koniec różnymi zażądam, żebyś gwiazdami. mi wysłała przed publikacją ten wywiad do autoryzacji, a potem ci każę wyciąć 3/4 rzeczy, no to wtedy możesz sobie o mnie bardzo brzydko pomyśleć. Ale obiecuję, że tego nie zrobię. A jeszcze wróćmy do tej Hillary Clinton. W ogóle, jak z nią rozmawiałeś, to co czułeś, jaka ona jest? Co? Jak się ma zadanie do wykonania, a wiesz, no, to nie była rozmowa przy kawie, tylko to był wywiad, który był organizowany przez Biuro Promocji Książki Hillary Clinton na Polskę. Więc ja miałem świadomość, że wiesz, to nie jest rozmowa, tylko miałem 20 minut na to, żeby zadać ileś tam pytań. Oczywiście wtedy dla mnie głównym pytaniem było to, czy ona, jak będzie wreszcie prezydentem, to czy zniesie wizy dla Polaków. Bo nie wiem, czy pamiętasz, że kiedyś, znaczy to był główny punkt, w którym zawsze wszyscy polscy dziennikarze, i słusznie, zadawali pytania politykom amerykańskim, którzy byli na wysokim szczeblu. Dlaczego jeszcze, skoro jesteśmy takimi przyjaciółmi, to dlaczego wciąż utrzymujecie dla nas wizy? No więc ona się tam trochę z tym też pytaniem musiała poboksować, ale generalnie wywiady z zachodnimi gwiazdami tego kalibru, no bo powiedzmy sobie szczerze, że Hillary Clinton była nie tylko politykiem, ale i gwiazdą, to są takie rzeczy, które oni doskonale wiedzą, co chcą powiedzieć. Także prawie niezależnie od tego, jakie pytania zadam, to oni potrafią z tego tak wybrnąć, żeby opowiedzieć te historie, na których im zależy. Przy czym jest to akurat o tyle dobre z punktu widzenia dziennikarza, że oni doskonale wiedzą, czego ja potrzebuję. Wiedzą, że potrzebuję dwóch, trzech twistów, takich ciekawych rzeczy, które potem można będzie wyciąć i zacytować gdzieś jako nagłówek takiego wywiadu, że potrzebuję jakiejś krwistej historii, którą by mi opowiedziała, czy generalnie kilku pochlebstw, dlatego że pewno miała tego dnia wywiad z dziennikarzem z Polski, z Ugandy, z Kostaryki i z Argentyny. No, więc dla każdego musiała mieć jakieś mięsko, które pewno przygotowywał jej sztab, żeby mogła to później wykorzystać podczas wywiadu. A czytałam, że urodziłeś się na Powiślu, ale w zasadzie czuję się Zakopiańczykiem. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wcześnie wyjechałem z Warszawy. Mój tata wylatywał z każdej posady, którą miał. I miałem chyba rok, kiedy tata stracił ostatnią pracę w Warszawie i został wicedyrektorem wtedy PGR-u w Kietrzu na Opolszczyźnie. Tam wytrzymał 3 miesiące i sprowadził się do Zakopanego, skąd pochodzi moja mama. No i całe swoje dzieciństwo spędziłem w Zakopanem. I to jest miejsce, które jest moim miejscem na ziemi.
Wprawdzie bywam tam rzadko i to zakopane też się bardzo zmieniło, ale jak wróciłem do Warszawy, do szkoły średniej, to czułem się obco na pewno, choćby z tego powodu, że inaczej mówiłem, że mówiłem bardzo mocno taką małopolską gwarą. I to nie było wtedy miłe, bo czasy, kiedy wszyscy się zachwycają tym, że Sebastian Karpiel-Błecka mówił gwarą zakopiańską, to jeszcze miały przyjść za 30 lat. A w latach 80. w Warszawie to było jednak traktowane jako mocny minus tego rodzaju mówienia, akcentowanie inne na pierwszą sylabę, mówienie, wychodzenie na pole, a nie na dwór, i tego typu różne regionalizmy, to jednak było bardzo irytujące dla ludzi, a zwłaszcza dla nauczycieli. Więc musiałem z tym zmagać się w szkole sporo. A twoja mama jest góralką z krwi i kości? Nie. Nie, moja mama się urodziła w Zakopanem, ale to też jest jakby długa historia, bardzo popularna w Polsce. To znaczy, moja babcia się urodziła we Lwowie, mieszkała na pograniczu na terenach dzisiejszej Ukrainy. To No i przeżyła Wołyń. przeżyła, ale jako młoda dziewczyna. I uciekała, właśnie uciekła do Zakopanego, gdzie znowu jej tata przed wojną pracował jako fotograf wojskowy. A mój dziadek pochodził z Warszawy i po Powstaniu Warszawskim, w którym brał czynny udział, nie mógł wrócić do miasta, no bo wtedy nie pozwalano na takie powroty. Wszędzie tracił pracę. Moją babcię poznał gdzieś nad morzem, stamtąd też musiał szybko uciekać i tak się pojawił w Zakopanem. Także moja mama jest Zakopianką, ale nie ma góralskiej krwi w sobie. A twoja żona Magda, jesteś dziennikarką radiową i prasową, blogerką, podróżniczką, autorką książek i przewodników. Możesz powiedzieć, jak się poznaliście? Poznaliśmy się w Austrii na wyjeździe prasowym. Jeździliśmy na nartach na Sztubaju. To jeden z takich wyjazdów, gdzie bierze się dziennikarzy z różnych redakcji i pokazuje się przez 2 czy 3 dni, pokazuje się takie atrakcje regionu. Chodzi o to, żeby później to opisać w dziale podróży w gazecie. Wtedy Magda pojechała w ostatniej chwili, znaczy jej tata, który miał pojechać na ten wyjazd, się zamienił z nią, bo jemu coś wypadło. A ja w tym czasie miałem być w Stanach Zjednoczonych, ale moja ówczesna naczelna, pani Małgorzata Domagalik, w ostatniej chwili mi ten wyjazd zabrała i dała komuś innemu. Więc tak pojechałem w zasadzie też z zastępstwa na ten wyjazd i tak poznałem Magdę. Dziękuję Ci, Sergiusz, że chciałeś się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem na moim kanale. Cała przyjemność po mojej stronie. Bardzo Ci dziękuję, Bogusiu, i pozdrawiam serdecznie.